Thank you.
Za chwilę przed Państwem trio w składzie. Ewa Murawska – flet, Jan Czaja – wiolonczela, Yang Si Czaja – fortepian. Zaprezentują Państwu następujące kompozycje. Filip Gobert – Peace Romantic na flet, wiolonczelę i fortepian oraz prawykonanie utworu Konrada Michaela Orna – Intermezzo na flet, wiolonczelę i fortepian. Następnie usłyszymy wykonanie kolejnego tria w składzie. Agata Piotrowska – Bartoszek – obój, Dorota Cegielska – fagot, Tomasz Bartoszek – fortepian. Wykonają dla Państwa trio na obój, fagot i fortepian, część trzecia – Andrea Prewina. Jako kolejny usłyszymy impresję na klarnet i fortepian Krzysztofa Grzeszczaka w wykonaniu Mariusza Barszczak – klarnet i Piotr Sasiuk – fortepian. Zapraszam.
Thank you.
Szanowni Państwo, widząc wśród słuchaczy kompozytora, chciałbym z tego miejsca złożyć mu serdeczne podziękowania za ten utwór, który dla nas napisał, dedykował dla mnie i dla Piotra. Bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze z tego miejsca chciałbym to wykonanie dzisiejsze dedykować w pamięci jednego z profesorów naszej katedry. Chodzi o osobę pana profesora Ryszarda Ryczel, którego w połowie lat 90. ja byłem studentem, a Piotr u niego w klasie służył przez wiele lat jako akompaniator. Pan profesor w zeszłym miesiącu odszedł już od nas i właśnie chcielibyśmy to wykonanie zadedykować jego pamięci. Thank you.
Kolejnymi artystami dzisiejszego wieczoru będą Sławomir Cichor i Igor Cecocho, którzy zaprezentują jesienne dopowiedzenia na dwie trąbki solo Krzysztofa Grzeszczaka. Następnie usłyszą Państwo kompozycję Andrzeja Hundziaka, skerco na trąbkę i fortepian w wykonaniu Konrada Bonińskiego i Piotra Cłapińskiego. Jako kolejny usłyszymy dwie kompozycje w wykonaniu Dariusza Mikulskiego i Joanny Kowalewskiej. Będą to Ludwig van Beethoven, sonata F-dur na róg naturalny i fortepian, opus 17, część pierwsza, Allegro oraz Enjon Bozza, onforet na róg wentylowy i fortepian. Na koniec koncertu ingerującego Międzynarodowy Kongres Instrumentów Dętych Nowe Pryzmaty zaprezentują się przed Państwem oktet puzonowy w następującym składzie. Dariusz Sprawka, Piotr Chruślak, Kacper Kaca, Marek Linder, Adam Trzeciak, Łukasz Matysiak, Krzysztof Królik oraz Filip Madej, puzony, a dyrygentem będzie Robert Żelazko. Zaprezentują oni Tower Music, Wacław Nelber. Zapraszam.
Szanowni Państwo, waltornia to, jak wiecie, oczywiście to boski instrument. Pozbawiona wentyli, przyjęło się myśleć, że waltornista dmie w waltornie, a tylko Pan Bóg wie, co z tego wyjdzie. Jednym z największych wirtuozów tego właśnie instrumentu jest to waltornia naturalna, jak widzicie, czyli przyjazna dla środowiska. Największym wirtuozem w drugiej połowie XVIII wieku tej waltorni był czeski artysta, nazywał się Jan Stich. Legenda mówi, że Jan Stich, który był nieprawdopodobnie utalentowanym wirtuozem tej właśnie naturalnej waltorni, za blisko zbliżył się do jednej pani hrabiny i hrabia, kiedy o tym się dowiedział, kazał go złapać i wybić mu pierwsze zęby. Straszna historia, ale nic takiego się nie stało. Jan Stich dowiedział się o tym i uciekł. Uciekł do Wiednia. W Wiedniu jego talent przysporzył mu bardzo wielu przyjaciół, bardzo wielu znajomych. Był poza tym bardzo przystojnym człowiekiem. I to oczywiście ułatwiało mu niektóre kontakty polityczne, personalne, zawodowe. I jego popularność była tak duża, że wyobraźcie sobie Państwo, że miał swój 3-dniowy festiwal poświęcony tylko jemu i jemu przyjaciół w jednej z najpopularniejszych sal koncertowych w Wiedniu. Do dziś zachował się plakat mówiący o tym, że młody Beethoven miał wtedy 30 lat. Podczas swojej drugiej podróży do Wiednia został zaproszony przez tego właśnie Jana Sticha, który dla niepoznaki, co w tej chwili by się nie udało, słuchajcie, przetłumaczył swoje nazwisko. I już nie nazywał się Jan Stich, tylko Giovanni Punto. Jest to bardzo dokładnie przetłumaczone jego nazwisko i ten właśnie Giovanni Punto w sali Musikverein w Wiedniu miał swój 3-dniowy festiwal. Młody Ludwig van Beethoven został przez niego poproszony o skomponowanie sonaty. Napisał sonatę, ale to nie była od taka sonata. Było kilka reguł. Pierwsza reguła i najważniejsza reguła była taka, że na pewno będzie się podobała publiczności. Myślę, że nie będziemy mieli z tym problemu dzisiaj wieczorem. Druga reguła była taka, że ponieważ Giovanni Punto był bardzo, ale to bardzo zajęty wtedy organizacją tych wszystkich historii, to powinno się to udać zagrać tylko po jednej próbie. Ponoć w Wiedniu bisowano w premierze. Proszę Państwa, świadomi tego, że jest już dosyć późno, dzisiaj zagramy tylko jedną część tej sonaty na tym właśnie naturalnym instrumencie, gdzie przy okazji fletów, obojów, klarnetów, każda klapeczka, nawet najmniejsza, jest tak fantastycznie ze sobą spasowana, że są to po prostu milimetrowe albo milimetrowe detale. Na tym instrumencie można zagrać gamę bez używania żadnych palców. Także zmieniamy dźwięki tylko i wyłącznie dzięki naszym ustom, dzięki prawej ręce i mięśniowi piwnemu, który również jest czasami potrzebny. Proszę Państwa, przy fortepianie pani Joanna Kowalewska, młody i bardzo utalentowany Ludwig van Beethoven. Dariusz Mikulski, Giovanni Punto, Jan Batla.
Na zupełnie współczesny waltornin. To jest instrument, który ma generalnie 3 wentyle. To jest dokładnie tyle, ile waltornista jest w stanie zapamiętać. Tak. I tutaj utwór, który już ma trochę więcej chromatyki w sobie, jest to francuski kompozytor Eugene Bozza, a utwór nazywa się En Forêt. To znaczy w lesie, in wald. I ja, waltornista też będzie próbował imitować różne odgłosy, które mogłyby się komuś przytrafić, będąc w lesie. Zostawmy to już fantazji kompozytora. Józef Bodca, En Forêt, Joanna Kowalewska, Dariusz Mikulski, waltornia z 3 wentylami. Thank you.